Dzień dobry. Witam na kwalifikacjach wyścigu. Ohoho! Czekajcie, bo to kurwa się zaczyna znakomicie! Ktoś do lobby wchodzi! Czekajcie, muszę kogoś bardzo miło poznać. Bubels. Jako się pisze. Bubels, wyślij wiadomość? Proszę. Wypierdalaj z lobby. Lizy. Wyścig, drugi raz free to. Co to jest za kraj? USA! Nic ciekawego, drugi split to amatorka. A czemu Drago się wycofał? Pewnie było jakieś ciekawe wydarzenie, które zostało pominięte przez pewnego debila. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Rzeszów! Mówimy jakieś końce swoje grążenie i nadlecimy ich to. Jakiś Ferrari tam rozwalony, chyba Kaczupiński. Jest, tak jest. Wybrytany hat. Ja bym się to bujeli, czy kaczucha. Ale raczej kaczucha. Piękne warunki do kwalifikacji. Słońce walące idealnie na mordę. Jak się jeździ z linią, to na niektórych zakrętach są problemy. Myślę, że każdy, kto jeździ z linią i próbował chociaż raz pojechać w kwalifikację na Australii, to wie, o co chodzi. To się dzieje w T1 zawsze. Linia jest totalnie niewidoczna. Dlatego zachęcam do jej wyłączenia i jazdy bez niej, jak i bez innych asyst. Kamys już przekracza linię mety i wskakuje na trzecie miejsce, przebijając Wojtego. No i teraz wszyscy w boksach. Tutaj mamy czwórkę kierowców, którzy jeszcze nie wykonali żadnego czasu okrężenia. Wykonujące okrężenia wyjazdowe. Możemy pokazać z Maniem, który ma za sobą parę ciekawych wyścigów. Zobaczymy, jak sobie poradzi dzisiaj. O! Co to było? Addison... Znowu będzie się prosto. Zobaczymy, czy będzie to jakieś boostowanie. No takie 7 na 10. Jakby Addison lepiej zjechał, bo tak to jednak zostawił trochę brudnego powietrza na dohamowaniu. Przez to trzeba było zahamować się troszeczkę wcześniej. Chociaż nie wiem, czy ta gra tak działa. Wątpię. Oj, tutaj duży problem, Mania.
No i mimo tego problemu jest tylko 10 tysięcznych za Wojtim. 11 tysięcznych. Więc myślę, że spokojnie o top 3 mógł walczyć. Teraz pójdziemy z Dustym, czyli jakby nie patrzeć graczem, który ma najwięcej punktów w tym splicie. Tutaj boostowanie dużo lepsze niż w Alfie Tauri. Ale jest też lock-up, chociaż wszyscy wiemy jak działa tryb obserwatora, więc ciężko mówić o czymkolwiek. I Dusty na szóstym miejscu. A młodszy wyspinowany. Leo Messi na szybkim ogrodzeniu. Moi będą bardziej ciekawi. O. Nie to. Boostowanie Alpin, które znowu wyszło im idealnie. Oni mi chcieli zaćwiczyć. Bo najpierw Karpik Dustiego, teraz Dusty Karpiejka. Oj! No i czas, który poszedł na ćwiczenie tego zakrętu, został poświęcony właśnie na ćwiczenie podciągania się. I chyba nie oddało. To jest rekord drugiego sektora, ale patrzyłbym na to z tym mrużeniem oka. No i jest jak jest. Zostaje na tej drugiej pozycji pędzel. Rytm unieważniony czas. Paczucha tak samo, Addison tak samo. Pędzel zjazdowy. Kamyk jedzie szybkie. Oj, to jest szeroko i unieważnione. Nie od razu do boksu zjeżdża. Wojt jedzie szybkie.
Mam nadzieję, że szybko uda się uwinąć dzisiejszym wyścigiem. Bo szczerze mówiąc, nienawidzę tego toru. Jest chyba tylko jeden tor, do którego darzę większą nienawiścią, jest to Hockenheim. Ale tak, tylko niewiele więcej. Bo Hockenheim ma większe zasługi, bo częściej na nim jeździłem, więc miałem więcej okazji do nienawidzenia go. A jednak USA jest tak przykurwione. Nigdy, nigdy dobrego wyścigu sobie nie szło pojechać, to jest jakoś... co strasznego, a jak sobie... sobota czy tam w niedzielę... siadłem, żeby chwilę pojeździć... dramat, nie ma w ogóle co ugrywać, a... w tym drugim splicie bym P15 to dojechał. Przed Kaczupińskim się zmieścił. Zobaczymy, czy Jelik się zmieści w tym przedostatnim zakręcie. Liderzy ostrożnie, ale to było chyba w nawiązaniu zjazdowe. A szybkie rozmawianie na pewno rozpoczął w tym momencie Muminek. Last to first. No i... będzie ciężko, bo ostatni jest Drago, więc i Wigry i Addison. Chcemy to zobaczyć. Dobrze. Jak mi widzę, to co nie, też go nienawidzę, to jest... Skipować się najlepiej na wyjście, najlepiej nie przychodzić. Teraz ludzie potrafią nie przychodzić na wyścig, bo nie lubią toru. Co mi się nigdy nie zdarzyło, to czemu by tak nie robić, no? Ale tory w USA też mają do tego, bo w Miami też nie lubię. Jakiś gym w porcie Indianapolis za... no to było bardzo dużo lat temu. Gym w porcie. To było Forza Horizon 3 może? I 10 lat temu. I miałem okazję przejechać po Indianapolis, no to... też mi się dobrze ten tor nie kojarzy. No jakoś USA... nie umie w dobre tory wyścigowe, ale jak oni mają umieć zrobić dobry tor wyścigowy, jak... jedyne co potrafią, to skręcać w lewo. A nie ma trochę mało airsu, więc wątpię, że się poprawi, chyba że... zlepi coś. Messi ma unieważnione, tam jakieś żółte flagi się pojawiają, chciałbym to zobaczyć. A to chyba... a to Manny właśnie przepuszcza. A, festival spinu kwalifikacji, ale spokojnie, w wyścigu będzie lepiej, bo... im mniej samochodów w stawce, tym mniej mogę się wyspinować. A dzisiaj też czuję, że będzie samochodów wyjątkowo mało na końcu wyścigu, ale zobaczymy, oby się mylę. Chciałbym się mylić. Tutaj widać, Monster walczy z bolidem. I czy uda mu się wywalczyć pozycję? Nie! Jelić w ostatnim momencie rozpoczyna okrążenie. Dlatego pojedziemy z nim, jako że miał idealny noc do wyczucia czasu, to teraz zdobył 1,5 minuty czasu Antonowego. Tutaj słynne eski, ta się nie wyjebie, ale tutaj już kurwa się robi trudno. Tutaj chuj wie jak to pojechać, żeby się nie zabić. Tutaj nie wiadomo gdzie zahamować, tutaj też kurwa na szuje hamujemy. Staramy się nie wyjebać, ale kurwa, Jelić się nie posłuchał. Znowu tam komentuję. Miałem komentować z ojkiem, ale napisał, że jeśli nie zaśnie, to będzie. No ale skoro go nie ma, to prawdopodobnie zasnął. No i... to się szanuje. Też bym wolał spać niż tu być, ale... niestety jest tak jest. I ktoś tym musi siedzieć. Kamy! Wskakuje na trzecie miejsce, wyprzedza Manio.
Wojtek z lekkim zarzuceniem. W przedostatnim zakręcie już wychodzi z ostatniego. Znowu lekka kontra była, więc ciężko będzie to poprawić i nie udaje się. Tylko piąta pozycja. Teraz pójdźmy na Dustiego, który już jest z połowy trzeciego sektora. Ten najcięższy przedostatni zakręt przed nim. I udaje się bez unieważnienia, chociaż trochę wolno tam było. Teraz taki zakręt, uważam, to żeby się nie wykinować i wyprzedza Muminka. Więc tak naprawdę to jest koniec kwalifikacji. Bo Monster zjeżdża, a Jelit ma... Jelit się wyspinował, z tego co pamiętam. Tak, jeszcze tutaj widać, że nie opanował gazu i się obrócił. To co? Dwa punkty karne za zagrożenie na torze. I cyk, nagrane. I po co mu to było? Siema, Hubble Bubble. No i kończymy. No i tak się prezentują wyniki kwalifikacji. Na drugim miejscu Pendel, na trzecim Kamys, na czwartym Maniu, na piątym Wojtki, na szóstym Dusty, na siódmym Muminek, na ósmym Karpik, na dziewiątym Jelit, na dziesiątym Leo Messi, na jedenastym Zon, na dwunastym Monster, który dostał 5 pozycji kar, więc będzie startował prawie z końca stawki. Później młodszy Kaczucha, Wigry, Kaczepiński i swoich okrążeń nie dali rady zlepić prawdopodobnie przez uderzenie w bandę Drago oraz przez swój idiotyzm Addison. No, ciekawy wyścig tam się szczekuje. Nie no, szanujmy się. Nie ma stylizacji do czegoś takiego jak ciekawe wyścigi. Rozpierdol nam się szykuje. O, to brzmi lepiej. Bardziej realistyczne zapewnienie widzów. Bo szanujmy się, wszyscy po tytule jesteśmy. Nikt nie jest po to, żeby oglądać fajne ściganie. Jak ktoś chce oglądać fajne ściganie, to ogląda inne ligi. A kto chce oglądać rozpierdol, to jest tutaj, bo to jest festiwal rozpierdolu. Split drugi w splicie... Co? Split drugi w lidze Żółwia. Tak, split drugi w splicie pierwszym. To jest w sumie... Dobry koncept. Teraz czekamy, aż gracze dobiorą strategię. Ciekawe, co to będzie. Mamy tyle możliwości w tej grze. Gra daje nam tyle kompletów opon, że mamy miliony strategii. Na przykład medy hardy, albo hardy medy. Albo hardy medy. Albo medy hardy. I medy hardy. No chyba, że jest safety card w końcówce, wtedy medy hardy softy. Albo hardy medy softy. Albo medy hardy. Albo hardy medy softy. Albo medy hardy. Albo hardy medy. Medy, hardy, medy, softy. Tak, weź pod uwagę, że w tej grze jest jeden komplet medów, a tutaj nie ma okrążenia formującego, więc już teraz startujemy. Startujemy, czy nie startujemy? Startujemy! Już tu, oj! Duży wypadek, już Wojty wypada! Czy to był Singapur 2018? Nie wiem. Ale wiem, że mamy Full Court Yellow, czyli wirtualny samochód bezpieczeństwa. Tutaj kierowcy z tyłu stawki widać, że wszyscy zbici. Próbuję sobie oddawać pozycję. A najwięcej zyskał Dusty Off, który z bodajże 6 miejsca przebił się już na miejsce drugie. Manio, dopiero 17. Dramat. Ale niech się cieszy, że żyje. Czy to rekord kości? Nie. Chociaż zrobić rozpierdol przed P1 to zawsze ten, zawsze miły obrazek. Dobra, ustawmy się od razu na kim to może zrobić jakiś rozpierdol. Addison, a to ciebie mam na myśli. Chociaż tutaj motor robi bardzo dużą odległość między kaczuchą. Nie mam.
Nie mam kolegi do komentowania. Kolega śpi! Ale dobrze, bo dzisiaj to już użyłem plan na wyścig. Jak to komentować, co komentować, a czego nie komentować i... Nikt mi tego nie zaburzy dzięki temu. Tutaj już flaga minęła. I jak to jest z safety carami? Zabiło nam to jakąkolwiek chęć ścigania kierowców. Chociaż teraz Zon uderza w dupę Karpika, który przez to prawie pakuje się w uminka. A najbardziej na tym właśnie cierpi Zon. Cierpi czy nie cierpi? Bo... Cierpi, bo wyprzedza go Drago. Może warto przybliżyć jego sylwetkę, bo to jest kierowca, który ominął zapisy i został zaproszony w środku sezonu do drugiego splitu. Jest to kierowca, którego poznałem w pewnej lidze środowej, międzynarodowej, który dysponuje całkiem okej tempem. Wiadomo, nie będzie to kandydat do walki z KPT czy Iguaną, ale myślę, że w pierwszym splicie spokojnie, regularnie w punktach by przyjeżdżał. I teraz po wewnętrznej Karpika i bardzo ładny manewr, przede wszystkim udany, ale warto zwrócić na to, na jakich oponach są kierowcy. Wszyscy na medach, oprócz właśnie Drago, Wigry, Pędzla i Mania. Gdzie ostatnia trójka, Pędzel i Manio zdobyli świeże softy i Kamy zdobył świeże hardy, a Dusty się wyjebał. Tak o, na zasady. Oj, tam jakieś jeszcze żółte flagi. Rozjebany bolik na torze i tak jak myślałem. Kierowcy liczą na to, że będą duchy, a tu dzisiaj mamy... fantastyczny wyścig, gdzie duchy są wyłączone. Bo chciałbym zobaczyć, chcę to zobaczyć. To sprzyja wypadkom. I Drago już z pozycji... Nie wiem czy nie ostatniej trójki. Trzy okrążenia, jest w pierwszej trójce. Także softy bardzo mocno oddały na starcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze strategią. Jakby za na przykład 2-3 okrążenia pojawił się jakiś samochód bezpieczeństwa, to myślę, że Drago byłby zwycięzcą strategicznym początku wyścigu, ale zobaczymy. Na razie bardzo dobrze byłoby wyprzedzić Muminka, żeby mieć czyste powietrze przed sobą. Tam jeszcze jakiś spin z tyłu. O, i tutaj jeszcze Addison. Bardzo mądrze atakuje Mostora, próbując go zabić. A ja muszę coś na szybko sprawdzić. Dobra. Wysłałem pewnego pana na przerwę. Pozdrawiam pana, bo wiem, że pan nas ogląda. Dzisiaj skończy się tylko na godzinnej przerwie. A mam już po wewnętrznej, że za kamyca. Mieli walczyć ze sobą o pierwsze pozycje, a walczą ze sobą o pozycję numer 15. A Leo Messi walczy ze sobą. Ze sobą po prostu. Fajne kamery mam do wyboru. Onboard albo onboard. Żółta flaga się pojawia. Nawet nie chcę już na to patrzeć. Skupmy się po prostu na tej dwójce. Muminek kontra Drago. I w McLarenie jeszcze trochę mamy DRS. Ale będzie daleko, będzie ciężko zaatakować, choć prędkość cały czas rośnie. I z tymi oponami atak wewnętrzny powinien być tylko formalnością. I rzeczywiście tak jest. Leo Messi
się spinuje w pierwszym, no tak właściwie w drugim sektorze. I poprawia w kolejnym zakręcie. Odnotowane. W tym momencie tutaj mamy największą liczbę kierowców, a ja chciałbym zobaczyć, co robi Messi, bo tu może być próba sprokurowania safety cara, patrząc po jego zachowaniu w poprzednich zakrętach, ale mogę się mylić. Kaczypiński zapomniał, że jak jest zakręt w lewo, to się jedzie w lewo, a nie w prawo. Do tego tam była kolizja, tutaj też prawie kolizja! No to przerwę, no... Nie wiem, no na przykład nie wydaje mi się, że można, że jakaś losowa osoba może sobie wejść do lobby. Tylko po to, tylko dlatego, że jest wolny slot, żeby sobie komuś po nim wynierować, więc chciałem się upewnić, że na pewno nie będziesz wykorzystywał danych, jakie masz do inżynierowania. Więc no. Za godzinę się skończy. O, Muminek, Grande, Pikołek. Kaczypiński. In. Maniu teraz po wewnętrznej. Atakuje wygry, a teraz będzie musiał bronić się dalej, bo nie udało mi się tak wyprzedzić. Dobrze, Havel, no. Dlatego tylko daję ci przerwę na godzinę, na czas wyścigu i już. Oddałbym ci, ale nie chcę znowu altabować, bo każdy altab może kończyć się tragicznie. Nic osobistego. Chociaż w sumie każdy altap może skończyć się tragicznie. To brzmi jak plan. Bo coś nic się nie dzieje w tym wyścigu. Chociaż Jelit po wewnętrznej atakuje Zona, który miał ewidentne problemy już ze swoimi oponami. Prawdopodobnie są przegrzane. No długo wytrzymałeś. To rekord skoczni. Nie, ja na przykład nigdy przerwy nie miałem, a jestem na tym serwerze od 3 lat. Tak samo Iwan, który jest na tym serwerze od 3 lat, też nigdy nie miał przerwy. A na przykład Orbi, który jest na tym serwerze od 2 lat, albo 2,5 roku. Nie wiem, w sumie. Nie no, tak naprawdę z 1,5 roku. To miał przerwę i to wielokrotnie. Jak to mam? Ja mogę sam sobie dać. Dobra. Czekajcie, bo tu walka jest, ale mi przyszło na... Oj! Bardzo dobrze! Dobrze! Rozpierdol! Jest! Safety car! Hurra!
Bardzo dobrze, tak trzeba jeździć. Kaczypiński wycofał się z sesji. I teraz zobaczymy, co robią kierowcy. Drago! Czyli jak na razie chyba najlepszy kierowca tego wyścigu. Zakłada hardy. To była ciekawa kamera. Dusty na hardach również. Co tam, Maniu? No co? Liga rozpierdolu, o co chodzi? Że ktoś cię rozjebał w lidze w rozpierdolu i się dziwisz? O co chodzi w tej lidze? Rozpierdol. Za to płacimy kierowcom. My idzie do czoło, duchy są wyłączone, bo uznałem, że tak będzie sprawiedliwie chuja. Rozpierdol. Nie, dzisiaj uznałem, że ten, że chcę siedzieć tam. Jak nie ma ojka, to chcę siedzieć tam. Ale możesz na komentarz i w czwartek, i to nawet musisz. Ale to jeszcze będę ci pisał. Bo brak Orwiego woli. No co ci powiem, Kaczypiński, no... Brak tylnego skrzydła to prawie zawsze się kończy śmiercią w tej grze. Nie wymienisz go, nic nie zrobisz. A bez docisku na tył to dupa spierdala bez w ogóle opamiętania. Dobra, spójrzmy, jakie kierowcy mają kary, gdziekolwiek to było. Jeli 3 sekundy, młody 5 sekund, Drago 3 sekundy i Addison 3 sekundy. Opony! Jeli Don i młodszy na medach, później i to starych meda. Później Drago i Dusty na świeżutkich kardach, Kaczucha na starych medach. Muminek, Karfi, Kamys, Monster, Addison na świeżutkich hardach. Oprócz Kamysa, Kamys przecież pitował na pierwszym renoweniu, więc on ma również używane hardy. Pędzel na używanych medach. Ciekawa decyzja w takim miejscu na torze. I Wigry na świeżych medach. Leo Messi na hardach, ale on jest zdublowany, więc... Jeśli... Safety car nie przepuści, to będzie ciężko. I warto spojrzeć na to, jak wygląda pierwsza piątka. Jelit, Zon młodszy i Drago. Cała czwórka zyskała gigantyczną ilość pozycji. Jelit 7, Zon i młodszy po 8 i Drago aż 11. To... to są zawodnicy, których potrzebujemy w tej lidze. Czemu młodszy, co się stało? Wertowałem, nie potrzebujemy go w tej lidze. Jak można zrobić coś rozpierdolonych pikarzy? Widziałem start dobrze? Tak, start był widoczny bardzo dobrze. Na retransmisji bardzo... Z świetnego kąta będziesz mógł zobaczyć swoją śmierć. Było wszystko widać. Mnie ciekawi, czy nie ma uszkodzeń żadnych po młodszym incydencie. Lubi się czepiać, to ten, to zobaczysz się nie zjedzę komuś na bok, bo tak to wyglądało. Jak można Alitnowi dowalić karę, to czemu nie? O, tutaj tak trochę podeszło. Chociaż kierowcy raczej
Trzymałem się przepisów. Dobra, tutaj. Największe zamieszanie zrobi ten pan. Leo Messi. Dlatego od razu przechodzimy na Elita, żeby zobaczyć, jak sobie poradzi, ale Leo bardzo mądrze zjeżdża najszybciej, kiedy się dało. Jak zawsze nie dostajemy kamery, która pozwala nam zobaczyć walki. Jakaś żółta flaga się pojawia, ale to chyba nic takiego. Zgubiłem się. Kiedy są Melinda Tipniergi, no czy ja wiem. I o wilku mowa, 3 sekundy kary. Tutaj widzę, że już się też jakaś przerwa tworzy, to może jakiś ten, tego, wypadek tego? O, o! Ustał, ustał. I zon blisko Jelita, ale jednak dalej niż bliżej. O, tutaj jakieś przetasowania w stawce, latające elementy. Nie wiem, co się dzieje. Nie mam bladego pojęcia, co się dzieje. Wigry obrócony i w trochę średni sposób próbował wrócić ten tor, ale na szczęście obeszło się bez wypadku, chociaż zaraz mogło się to skończyć co najmniej źle. O, a mi chyba przeleciało odlepienie na 9.00, więc trzeba przejąć. Więc wyścig się musi tam poobserwować. Trzech nie żyje. Już trzech nie żyje. Dopiero trzech nie żyje. W tym momencie wyścigu spodziewają się 17 trupów. No nie wiem, coś nie umiem jeździć. Niby się skinują, niby się rozwalają, ale kurwa jakoś żyją. No się. Halo, Iwan, ekspert komentatorski. Witamy w budce komentatorskiej. Tutaj niezależny. Poeta, filantrop, naukowiec, strzelec i do tego debil. Witamy. Tyle tytułów. Żaden niewłaściwy. No, a debil też. No dobra, wyjątek potwierdzający regułę. Dobra, chuj, nic się nie wydarzy. Czekaj, od dzisiaj komentujesz. Od dzisiaj komentujesz. Tu masz live'a ja F1. Tak. Ja komentuję? Tak. Live'a F1 to ja mam na twoim Twitchu. No dobra, ale tu masz opóźnienie. Tu masz bez opóźnienia, tak zwany live premium. I teraz komentujemy zmagania. Podgłosiłem ciebie, żeby było cię lepiej słychać na transmisji. No dobra, ale to jest jakoś discordowo, o czym mówimy. No dobra, no. Ja w ilu FPS-ach streamuję? No, a chyba w 60. To zobacz. Gdzie są ustawienia tego? Najedź po prostu! Kurwa, robię dawaj sprawdzę. O kurwa, to był straszny dźwięk. Nic się nie dzieje. Nie no, w 30. Tutaj było OBS-a, wyłączyłem i nie widzę, kto to komentuje. O, bo w sumie tak naprawdę byłeś na jakąś ciekawą akcję i ją skipnąłem, ale to nic. Jest wyraźnie, nawet. Jak na twój internet jest dobrze. Ty, internet szczeciński nie jest taki zły jak internet kofenciński, pamiętaj! A, Dragon wpycha się po wewnętrznej do... Co? Znaczy, co?
Dusty, wpycha się Drago po wewnętrznej i teraz jest po zewnętrznej. W tym momencie Drago jest po wewnętrznej i teraz znowu Dusty po wewnętrznej, w tym wszystkim jeszcze pędzel. Nie wiem, co on kurwa tam szukał, ale skończyło się na tym, że wypchnął najbardziej, na tym ucierpiał Drago. No to taki trochę desperacki manewr. Ktoś się wyjechał, sprawdźmy kto. Kaczucha. Niestety widzowie muszą się zadowolić cichym mną. O ty, ktoś bączki kręci. Kolega jeszcze nie wie, żeby się nie skończył. No on już człowieku. On już wie, że wygrał. Tak. A teraz cała stawka przed nim się rozbija. O czemu ktoś się rozbił? Addison? Ale to u niego nic nowego. Niestety taki cichy człowiek jak ja zastępuje grubego, ale to nic. No, ale gruby, nie. To, gruby i tak tutaj nie komentuje. Co? Naprawdę? Gruby w tym splicie jeździ w bolidzie, on tu prowadzi w bolid. Oh shit. Ojej! Profesjonalna reakcja komentatora. Jeszcze teammate'i sami się wypychają. Zombie skrzydła, nie wiem co tam się stało, ewidentnie była kolizja, ale jak do niej doszło, nie dowiemy się, bo realizator jest pijany. Dajcie popcornu. Kamyc teraz wykorzystuje lepszą jednostkę napędową, ale jednak safety car! Mały lockup. To jest naprawdę idealna wiadomość dla ludzi, którzy zostali na meda. Ponieważ mogą sobie zjechać na hardy. Gra jest tak świetna, że nie daje nam do dyspozycji drugiego kompletu medów. Więc osoby, które zjechały wcześniej na hardy... Ty, czwarty DNF. Mogą czuć się nie bardzo poszkodowane. A, to Addison. To mu się przydarzyło. Addison mu się przydarzył. Zapraszamy gości do budki komentatorskiej. Jakbyś nie miał mózgu, też byś tak robił. No i wszyscy boksach i co zrobią kierowcy na hardach? To mnie kurwa bardzo ciekawi. Czy oni dostają po używane medy? Czy one w ogóle mogą wytrzymać? Drago ma świeże medy. I Kamys ma świeże medy. Załyszę 14 okrążeń, wszystko jest możliwe. 14 minus 3 na safety carze tak naprawdę, bo tyle powinniśmy przejechać. No to tak naprawdę Kamys i Drago są na najlepszej strategii prawdopodobnie. Zobaczymy, czy ktoś się wypierdoli za tym flikarem, bo nie takie będzie taki ta liga widziała. Pan najedzie na tarkę i go wyskiduje. Będzie dziś rekord skoczni, ale w jakim sensie? Bo tych rekordów skoczni to tyle już jest pobitych w różnych kategoriach. Myślicie, o jaki rekord skoczni chodzi. W liczbie niedojechanych osób rekord skoczni jest nie do przebicia na przykład, bo... Co robi Ligby? Używa całej szerokości toru. Mówi, że to jeden z tych, kto mówi, że zapłacił za cały tor, to jeździ po całym torze, tak? Dokładnie. W końcu asfalt jest po to, żeby... Ojej! O! O, kontakt. Co nie robią? Już mi jest jeden. Dostępni bibliotekę ski. Ja. No wiesz, i tak dwóch jej brakuje. Jest tylko 18 ludzi. Miało być 20! Kto nie przyszedł, ten ma pierdol ogólnie. Orlen Racing Team. Dobra, zobaczmy, czy młodszy da radę wykonać bardzo trudne zadanie pod tytułem dogonić safety cara. Ojej, co tu się stało? A dobra, Wigri po prostu do boksu.
Jeśli utrzyma tempo, to nawet może nie zostanie zdublowany. Kto? Bo czy? Kto ten tutaj osobnik? No powiem tak, no ja powinien dogonić chociaż safety cara, ale będzie ciężko. Pędzy pojechał dobrą strategią. No i udało mu się ominąć rad pierdolu. Wyjebie się... O, może Wigry się wyjebie, bo... Niedogrzane hardy... Nie oddają. Jest za tor. Ja pierwszy raz go widzę. Dobrze, po tym może raz poznać siatkę z komentatora. Czekaj, sprawdzę. O kurwa, zrobiłem altaba, jestem jebanym debilem. Zobacz, że rozjebałem sesję. Ja pierdolę! Kurwa, mać! Dobrze, jest element losowości. Osoba, która mi napisała 5 wiadomości na Discordzie, dostaje bana. Kurwa, z Discorda. Punkt kulminacyjny, panowie i panie, ty, które się ogląda. Pierwsza zasada, kurwa, bycia hostem sesji. Nie rób altaba. Co kurwa robię ja? Zapierdalam altaba na safety carze. Jak zrobić altaba na safety carze, to safety car się teleportuje do tyłu i niektórzy się są przed safety carem przez to i później są takie sytuacje. I dzięki temu Jelit zyskuje prowadzenie za pomocą administratora. A tak naprawdę samochodem się prowadzi Leo Messi, który jest ostatni w wyścigu, co jest w ogóle niedopuszczalne i takie coś jest niemożliwe do wykonania. Niech się cieszy! Przewodzi tą stawką! Tutaj bolid, kurwa, trochę nie domaga! Możemy nazwać to paintowi? W sumie, jakby ktoś mi zapłacił za to. Zaraz ci przyleję 2 grosze na konto. O, i Leo Messi! Wspaniale! Wspaniale to robi! Oni nawet sami nie wiedzą, z czym się ścigają. Wspaniale to robi! Zamiast oddać pozycję, to wypycha Jelita. Sytuacja na pewno na reporta będzie. Posypała się kara, czy sekundowa dla pędzla? To co, może jakiś wypadek? Pewnie nie było. Walnij jeszcze z 2 oktawy. No teraz to nic nie da, bo ty w Digor musi być. Pewnie niedoinformowani ludzie, tak jak ja, nie grający w tą grę, się zapytają, a co takiego może zrobić altap? To jest F1, tu się wszystko może zdarzyć. Powiem tak, ludzie, którzy mają w tej grze 500 godzin już po miesiącu i tak, kurwa, większość rzeczy się nie wytłumaczą. Ta gra jest po prostu losowa. Ja słyszałem już, kurwa, tyle historii, że po nasze tym, jak... Jest duża szansa, że jak się zaczną już kurwa e-sporty takie prawdziwe, to jest szansa, że wiesz, że w jakimś teamie 2 gości będzie sobie robić 2 sekundy od reszty, bo w tej grze po prostu jest tyle bugów, żeby zdobyć lepsze tempo, że jest to możliwe. Nie zaprzeczam. Ja słyszałem teorię o zblokowaniu sobie FPS-ów na 80 i niby to przyspiesza bolnik. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Że jak ty zlokujesz FPS-y na 80, to jest szansa, że będziesz szybszy. Co jak co w normalnej grze bym nie uwierzył, ale to jest F1 i do tego wydawnictwem aktualnie zajmuje się EA. Więc... To jest tak, nie wiem, jakbyś grał w CS, a i w CS-ie... Co się stało? O, zniknął. Co jest, kurwa?
Ale słuchaj, gracze się przyzwyczaili do błędów, tak jak byś pracował w dostawczaku, na przykład w jakimś, nie wiem, pizzerii czy gdzieś, no, do jakiegokolwiek szrota nie wejdziesz, tam ręcznego nie ma, no. No, bo Rix mówi o naszej 10 FPS-ach, a autor się lepiej prowadzi, no widzisz, no. Tak naprawdę w tej grze jest kurwa tyle takich dziwnych rzeczy, co wiesz, to nikt normalny kurwa tego nie sprawdza, bo jak masz kurwa komputer z NASA, to przecież co będzie sprawdził, jak chodzi ci gra, jak blokujesz te FPS-y. A tu nagle kurwa oni sobie myślała chuj, sprawdzimy i nagle chuj, coś daje. No nie wiem, no to... To jest prawdopodobnie najbardziej zepsuta gra ze wszystkich F1, chociaż poprzeczka była... Naprawdę, naprawdę nisko. Kurwa tak... No, nisko chuj, że tak powiem. Szkoda, że Ryzeny nie mają Integry. Jakby miały, to bym sobie zmienił na Integrę. I bym włączył najniższe ustawienie, jakie się da. Żeby mieć Integrę w Ryzenie, no to niestety trzeba dokupić specjalny model. Możemy liczyć jeszcze na jakieś wypadki? Znaczy na ciekawe akcje? No wypadki! No rozpierdol! Mów kurde, że będziesz w imieniu! Możemy liczyć na atak Korpika. T1, ale mu minek miał dużo lepsze wyjście. Ale wiadomo, gdzie jest w hamulcach w Alpinie. Raz zadziałają, raz nie zadziałają. A tym razem niestety zadziałały. Wystarczy zrobić Forza Playera, nie hamować na zakręcie. Grasz przed tobą, nie, to jest kur... Ej, ja w Gran Turismo się tego nauczyłem. W Porsche nauczyłem się, że każda ściana to twój przyjaciel. Patera, ogień. Gaz podłodzy. O, lekki lock-up. Na to nie, pan, jakby co? Tryb obserwatora też jest zbugowany i pokazuje lock-upy, kiedy nie ma lock-upów i obroty silnika są za wysokie. Chodzi i tak? To co widzę, to trochę chyba to naprawili, bo jest troszkę lepiej niż było. Ja myślałem, że oni tak specjalnie pałują te silniki. Ależ wejście. Nie no, jest dużo lepiej niż było w sumie, jak teraz się na tym skupię. Bo wcześniej, to wystarczyło, jak miałeś lekko wciśnięty gaz, to na trybie obserwatora miałeś milion obrotów, wiesz co, nie? Także coś naprawiają. Ja się, tak. No nie, no nie ma, to nie ma z czym się cieszyć, no bo po prostu... To nie powinno być naprawione teraz, miesiąc po premierze, tylko to powinno być kurwa naprawione na premierę. Ładnie. To trochę jest jeśli... cyberpunkiem. A jeśli wydawca nie może sobie poradzić z tym, żeby zrobić grę, co... żeby wydawać grę co roku, żeby nie była zbugowana, to może... O. To może niech i nie wydaje co roku. Nie wypuścił po prostu update płatny, gdzie zostałem dokładnie na tym samym. I już! O co? Ale znaczy, no... update płatny, no w sumie tak naprawdę każdy F1 to jest płatny update, bo F1 2022 to jest F1 2021, tylko z nowymi bolidami, z nowym malowaniem. No i... No i chuj, no i w sumie to wszystko. No i menu ma inny kolor, co nie? Żebyś tam nie narzekał, że zmian nie ma. Co oni mają za grę zrobić w roku, mi powiedz? Co oni mają tutaj pozmieniać? Bolidy są? Są. Wyglądają tak jak te najnowsze? Wyglądają. Zmienione. Zacznijmy od tego, że pomiędzy F1 2010 a F1 2015 między tymi grami silnik gry był ulepszany chyba 4 razy. Między 2010 a 2015. A między 2015 a 2020 silnik gry nie został ulepszony ani razu. Jesteśmy cały czas na tym samym silniku. Ego 4.0. Cały czas. No, powiedzmy. 15, 16, 20, 20, 20... 7 gier. 7 gier mamy na jednym silniku, co nie? No bo dochodzimy do momentu, że nie da się czegoś już zrobić po prostu lepiej. No to znaczy, na pewno się da, ale nie graficznie. Jak nie da się lepiej zrobić graficznie? Ta gra nie wygląda jako zajebiście graficznie. Swoje waży, swoje wymaga, ego dampery wyskakują. No właśnie, a ten silnik kurwa jedyne do czegoś się nadaje, to żeby kurwa ci powiedzieć, że jesteś pojebany, bo że kurwa korzystać z tego. To jest po prostu detektor debili, bo jeśli masz po prostu grę z tym silnikiem, to znaczy jesteś debilem. To, no to jest FIFA 2.0, tak nic się nie zmienia w grze. Nie, wiesz co ci powiem, jako osoba, która ostatnio pograła trochę w FIFA, to FIFA przeżywa kurwa dużo.
Można powiedzieć, że nawet kurwa coś zaszły zmiany tam na plus. Że jakby. Nie powiem, że jest dobrze. Ale. Ale może być lepiej, może być lepiej. Jakby. Jakby co, no jak. Kary. Pędzel 3, Drago 3, Jelit 6, Dastis 3, Don 3 i Noter 3. Jakby ja FIFA kupiłem w tym roku na premierę, gdzie w inne FIFA nie. Ostatnie FIFA, jaką miałem, to 2018. No i co, no i. I grało mi się dobrze, na premierę było świetnie. Tylko że. PC robił dziwne rzeczy i gra też była zjebana, ale tylko na PC-cie taki błąd mógłby się wyświetlić, że sobie grasz mecz i gra ci nagle z dupy zmniejsza się na ten, na tryb okienkowy, a jakiekolwiek ruszenie z czymkolwiek w systemie równa się kurwa walkover dla przeciwnika, bo zrobiłeś altaba. I to było coś, co mnie totalnie odepchnęło od tej gry, ale... Jej zrobiło coś kurwa. Jest karalny banem. Co? No bo istniało takie coś kiedyś jak. Trainery. Że jakby, nie wiem. To robiło tak, że jakby zaczyna z kimś mecz, ale u siebie jakby wygrywasz, u niego chuj wie co się dzieje. Jakby że mecz trwa ćwierć sekundy i ci zaliczę wygraną, mam mu chyba przegraną, czy coś takiego. Nie pamiętam, to było kurwa 10 lat temu. I ja nie grałem wtedy na PC-cie, więc nie wiem, nie opowiem ci dokładnie. No i dlatego zakazali altabów. Bo nielegalne oprogramowanie, żeby nie włączać. Ale parę miesięcy temu wrzucili aktualizację, gdzie jednak powiedzieli w sumie chuj, możecie robić altaby. I dla mnie to jest kurwa coś pięknego. Bo jak wygrałem nie wiem ile meczy, no niedługo. No niedługo, ale zagrałem parę meczy. W żadnym... W żadnym mnie nie wypierdoliło. Gdzie jak grałem na początku na premierze i... Komputer z pizdy mi robił altaby tylko i wyłącznie w FIFA, to był dramat. Także prawdopodobnie FIFA nowa będzie kupowana na premierę. O Jezu. Nie. On nie z no. Jednego gówna się w drogę ładuje i potem wraca do niego znowu. Znaczy... Powiedz tak. Oj, oj, oj! Dramat tego zawodnika! Nie opanował spustu gazu. Szliznął się, skórka od banana tam leżała. Co tam jeszcze ciekawego? No nie wiem, no jakby... Nałogowy hater FIFA od FIFA 2017, bo do 2016 byłem zadowolony. Do 2016 grało mi się dobrze. Gdzie? Nałogowy hater, tymczasem ty kupiłeś 3 FIFA na dniu premiery i to. Dobra! Ale weźmy pod uwagę, że do 16 było świetnie. Gdzie 16 jest nie wiem dlaczego najbardziej hejtowaną grą. Gdzie jak dla mnie to było jedno z moich ulubionych. Bo tam jakoś to było z wychodzeniem rękarzy, bo zawsze wychodzili i tego dlatego było hejtowana. A jakby mi się w nią grało genialnie. Ale jak już wyszła 17, nie wiem, coś się zdziwało, nic nie szło robić. I sobie myślę, ja pierdolę, to się nie da grać. Ale co mi się, dobra, może ta jedna FIFA się zjebała. Chuj, kupuję 18, ja pierdolę, co tam się działo. Skończyło się na tym, że pierdolę to wszystko, nie kupiłem FIFA. Jeszcze w FIFA 19, do której jak grasz w poprzednią grę, to zawsze do następnej gry dostajesz dostęp przed premierą, żeby sobie pohandlować takie rzeczy. To ja tam... Za miliony. To ja tam jeszcze kurwa zadropłem najdroższą kartę w życiu. Sprzedałem końsy nielegalnie oczywiście, bo nie wolno sprzedawać. Nie polecam. Chyba dostałem wona tam tak na to, ale to nic, bo i tak na niej nie gram. Sprzedałem końsy. Kupiłem sobie za nie kosę. Za niecałe 300 zł. Kosa podrożowa dwukrotnie, sprzedałem kosę. Siema Hubert, ETS 2, no właśnie, F1. Swoją kosę dzięki zapalała. Dwie i pół stówy, ona teraz jest chyba z 4 albo 5 warto. No ja ją sprzedałem za 5. Oj tam, Jelit. Walczył z bolidem. A Drago z Kamycem... Nie wiem czy walczą, czy co, nie robię. Sędziem zrobił, kto mi napisał, ale boję się, że coś się odjebie. Więc ogólnie ten wycinek jest tak ciekawy, że rozmawiamy o wszystkim i o niczym. Znaczy ogólnie na tym polega komentowanie. Najważniejsze to gadać o czymś, ale nie o tym, co się dzieje w wyścigu, który...
się go trochę szybkiej koła z przodu, skręcamy w prawo i w lewo. Padera w lewo. I teraz po prostu mówię, wow. O, kaczka 4, siema, dzięki za follow'a. Wiedzieliście, że bolid... A, nieważne. To ta tajemnica dla wtajemniczonych, co nie? Jednak jeszcze nie są godni, żeby mi to powiedzieć. Chciałem wykazać się mądrością, a wyszło jak zwykle. Zabrakło mi słowa. Bolid jest zrobiony z bolidu, a Drago jest zrobiony z robienia kar. To już jego 6 sekunda. Ale przy tych różnicach nie straci żadnej pozycji, bo Jelit ma 9, a Son jest ponad 3 sekundy za nim, mając 6 sekund kar. Może ktoś ten tego, może jak się rozpierdol, to nie było w sumie. Fun fact, kołpaki w bolidzie wyglądają gównianie. Potwierdzam. Wiesz, najpierw się chwalą. Zwiększamy felgi do 18 talii, to myślę, ale zajebiście będą takie felgi wyglądać, a później... Dobra, a teraz, jako że mamy takie piękne felgi, najpiękniejsze w historii, to nałożymy na nie kołpaki. I chuj, i mamy kołpaki. Zwieź wagena plastikowe zamówili. Gdzie, kto ma pomalowane? Alfa Romeo ma pomalowane w taką biało-czerwoną flagę jakby. I... Ktoś się wyjebał. No i McLaren ma Google'a na tym kołpaku. Kolory Google'a. To chciałem jeszcze... polską flagę uchwycić. O, na Alfie Romeo widać. Znaczy, wiadomo, to nie jest polska flaga, ale po prostu biało-czerwone warte. Alpin posysa? No... Nic nowego. Gdyby nie było tego zielonego na Orlenie, to by był polski bolid. Jaki zielony? No bo włoska flaga, no. Na tylnym z tego, z skrzydle ma. Żółw robisz coś tego? We wrześniu? Nie wiem, a co? Chcę ci wydać trochę siana i pojechać pod zator? Gdzie? Na zator. Koło Krakowa. Co to jest? Energylandia. Zawsze mogę wziąć wolne w robocie. Jakie byłaby przewidywane starta hajtu? Około... 500, ale to tak powiem ci, że to zależy... Zależy czy z noclegiem, czy bez. Dojazd, jaki dojazd? Ja jechałem samochodem i wydałem 100 za paliwo w dwie strony. Jechaliśmy w 5. Tragedia. No dobra, my w tym samochodzie, masakra. W najlepszym przypadku będziemy jechać w 4, chyba że załatwisz 5. No ogólnie będę jechał. No jeśli ty byś jechał i byś kogoś jeszcze namówił, to mogłoby nas być jeszcze więcej. Ale na pewno będzie jechał Piotr, on jakiś tam jeszcze ze 2 ludzi chyba weźmie, albo nawet 3. To w sumie byłaby dosyć spora ekipa. Wzięlibyśmy grubego, wziąłbyś żółwicę. I by była ekipa niezła. W ogóle po moim pierwszym wyjeździe do Energylandii dowiedziałem się, że mam 500 na jakiś wyjazd. I muszę to złożyć do końca września. Więc lepszej opcji nie widzę. A ja można wziąć ten bon turystyczny? No ja właśnie mam ten bon turystyczny. Na mnie wzięli rodzice, co nie? W zeszłym roku. I jest ważny do końca września w tym roku. Dobra, to ja też biorę bon turystyczny, bo nawet nie przypominam sobie, ale... że robię coś takiego. No, ja nie wiem, czy to masz, co nie? Musiałbyś się rodziców zapytać. Ale czy bon turystyczny to chyba ma każdy. No tak, nie do końca, bo na przykład na Piotrka już nie było, on jest ode mnie 2 lata starszy. Znaczy, bo to nie było dla wszystkich, to było dla wszystkich chyba. No, nie było. Pewnie wzięli na niego po prostu i nie powiedzieli. Dla tych do 18 roku życia.
Miałem. Chuj! 2 lata temu, 3 lata, ponad 3 lata temu miałem 18 lat. To... Trzeba było coś tam zrobić, żeby to dostać. Zapytaj się rodziców, czy... Pikołka mogę zrobić. Myślę, że... Myśmy darmowe 500 na wyjazd. Zachęcające rzeczy tam. Wrzask ludzi, jak widzisz ich, jak z Hyperionu zjeżdżają, było na Zadrze. I czurrosy, bardzo dobre są. Dwie rzeczy, do których opłaca się tam jechać. O! Ogólnie zarobiste pędzel, mocna psycha moment, jedzie na zajebistej pozycji, sam ze sobą się ściga i się pięknie wypierdala, szacun. O, dobrze, dobrze. Wypierdolcie się. No co, albo się ma psychę, albo się nie ma psychy, no. Dla panów F1 jest tam z kolejka, która się nazywa Formuła. Jest moim zdaniem jedną z lepszych. Za 2 złote. Może jakiś alt-tab? Za 2 złote alt-tab? Dobra, Havel, proszę bardzo, alt-tab. Sprawdzę, kto mnie napisał. Kamacho, Kamacho ma pierdol. Pay to win. Został opłacalny za sabotaż meczu. I co? I kto... To, administracja serwera mnie zbanuje za to. Pamiętajcie, admini mają zawsze rację. Tak. Jeżeli nie mają racji, to patrzcie punkt pierwszy. Tak. O, wypadek. Mordy zjebany Alpin, nic nowego. A tam pędzel wyprzedził Drago, który... Drago jest obrócony, więc jestem ciekaw, czy tam nie doszło do jakiegoś... kontaktu między nimi, a raczej jestem pewien, że doszło do kontaktu między nimi. Ten speed ma jakikolwiek sens. Nie. A co? Dlaczego on istnieje? Nie wiem. Bo są luźnie. Powiem tak, zawsze chciało się mieć... ligę, ale nie było ludzi, a teraz są ludzie, a teraz nie chcę się... Nie chcę się mieć ligi. No to teraz nie się chcę, no naprawdę, ja jestem w tym momencie zdania, że jeden split jest wystarczający i dwóch nam nie potrzeba. Także w trzecim sezonie, jeśli do niego kiedykolwiek dojdzie... Jak studia. Bądź jak uczelnie na studiach, co nie? 85 zł pisowe, żeby w ogóle się załapać do tego, do tabelki kwalifikującej. A jak się nie załapiesz, to... Nara! ...się kasy i tyle. Ja ci mówię, tak skokrzeni ludzie by jeździli. Tam na tym, na lekcji raz gościu tłumaczył, że na studia, celem uczelni jest jebać studentów, co nie? Że tu chodzi o to, żeby, że uczelnia tam ze prowadzenia samych studiów to ma tam praktycznie nic. Tam praktycznie nic kurwa nie dostają, co nie? Oni, większość hajsu to jest z tego, że nie, że trzeba jakieś prace naukowe prowadzić i ci wykładowcy jakieś te... Jakieś prace prowadzą, jakieś badania. Oni za to dostają dofinansowania, jakieś 500 000, czy chuj wie ile na jeden komputer i chuj, i tak się żyje. Nie już, pędzel! Kurwa... Rozpierdala się na linii mety. I tam dojeżdżają kolejni, bla bla bla, bla bla bla. Lepiej powiedzieć, że komputer nie działa prawidłowo, bo nie wiem, zamiast włączać się w 3 sekundy, to odpala się w 10 sekund.
Zastanawia mnie, jakie jest wyposażenie tam na uczelni. Jedna fala jest potężna, a inne fale są chujowe. Jak ci w skrócie rozumiem. Powiem. Już nawet wiem chyba, z których będę korzystał. No. No, dobrze myślisz. Pewnie tamte lepsze są już nie wiem dla kogo. Nie no, my na nich... O kurwa, ktoś się wyjebał. My na nich normalnie mieliśmy zajęcia w drugim semestrze. Tak naprawdę tutaj to powstało, bo w pierwszym semestrze też miałem w tej talii, tylko jeszcze tych komputerów nie było. A mówię, nie miałem w tej talii? Pójdę, nie pamiętam. O, będzie się skończył w ogóle, lol. Otor, kiedy to ja. Zapraszamy wszystkich na CS-a. Ewentualnie z Teamsterali, kiedy Kalamitas? Nie wiem. Dobra, i tutaj kwalifikacja, drugie miejsce Kamy, trzeci Pędzel, czwarty Drago, piąty Zon, szósty Jelit, siódmy Dusty, ósmy Muminek, dziewiąty Wigry, dziesiąty Mostor, jedenasty Kaczucha, dwunasty Karpi, trzynasty Młodszy, czternasty Leo Messi, piętnasty Addison, szesnasty Manuel, jedenasty Kaczubiński, osiemnasty Wojty, bla bla bla. Fajnie, że jak ktoś ma kary, to nie widać nic, jak się na niego najedziesz. No. Także to był ten, tego wyścig. Jeszcze zróbmy dyrektor wyścigu. Zapraszam wszystkich ludzi z jakimkolwiek poziomem na CS-a. Byleby był ten, jak to się nazywa. Alt F4! Fuck. Dobra, koniec oglądania tej bosenady. To co, rankedzik? Podobałoby zrobić konferencję. Kim z powietrzem? O, witamy pana. Dobra, siema. Siema. Zbierają się ludzie, witam. Siema Kamys, byłeś drugi. Co się działo? Coś się sponiewierało? Co? To mów, co się mów, co się działo, odkończmy to jak najszybciej, bo nie chce mi się, no. Mów. Na początku, na pierwszym kroczeniu mnie zabili. Wędzel mnie zabił. Wpadłem na prawie ostatnie miejsce. I zrobiłem grandę strategię i jestem P2. No i gitara, dziękujemy. Miałeś do synchro? Nie miałem. Dziękuję. Siema Pędzel, który byłeś trzeci. Co się stało z Drago? Się sam wyspinował, czy mu pomogłeś? Właśnie... Chyba mu lekko pomogłem, ale... Bo jechał za wolno na tym zakręcie. No, no dobrze, ja dobrze. Nie. Ja też... To daje pewności. Też myślę, że jak ktoś jedzie za wolno, to należy go wyjebać. No, co tam się działo w wyścigu? Osobiście uważam, że... Osobiście się czuję jak na drugim miejscu. Przez tą karę. Która... Przez tą trójkę, która... Jedno ostrzeżenie zostało ten, na safety carze, bo teoretycznie, bo wyjechałem lekko za tor, a nie powinno mi to złapać. Jak to się nazywa? A, nie, taka prośba, Żółw, nie altabuj, bo... Ja zrobiłem altabuj, i co mi zrobicie? Nic nie zrobimy. No właśnie. Będziesz, straciłeś reputację. Nie podziękujcie Kamaczo, bo on do mnie wtedy zaczął pisać, a mi się odkleiło. Spoko. Spoko. Więc pozdrawiamy Kamacza. Pozdrawiamy. A tak serio, to wyścig oceniam 8 na 10, bo skończyłem w punktach. Bo skończyłem na podium plus punkty. No i ten niefortunny spin, bo się zagadałem tam. Akurat gadałem o rzeczach, które na Twitchu zostałyby zbanowane. Które są banowane za to. No i bardzo dobrze. Tu jest wolne słowa, można mówić. Ale jak nie chcesz, to nie mów. O, wolne słowa. Żółw został opłacony, żeby zrobić altabo. No, to prawda. Ale nie w tym momencie wyścigu. Już dzwonimy. Tak, dzwonimy do administracji Discorda. Tymczasem administracja. Halo, administracja. Gruby nie żyje, jedynym administratorem jest Żółw.
A tak serio to ten, no. Wigry jest do bana, bo rozwalił Mania. Ale... Mani. Ty, ja chyba zostanę raperem. Porzucam tą karierę e-sportowca, idę na rap. Dobra, no to nara. No, to kierowcy zachęcamy do kanału FIA Split 2, do zgłaszania innych. Szybko, zanim ktoś coś napisze. Szybko, Ctrl C, Ctrl V, cyk, cyk. USA. Myślnik. O. Dobra, już można napisać zgłaszania. No, miałeś ten synchro? Nie. Dobra, ktoś... No, ja to tak miało być. Ktoś coś ten miał ciekawego? Kamys, chcesz coś powiedzieć jeszcze? Nie. Chcesz Spędzel coś powiedzieć? Tak. No. Kamys, oddawaj drugie miejsce, złodzieju jeden. Dobrze. O. Bo sam wyszedł, czy ktoś mi pomógł? Uznajmy, że sam wyszedł. Ci podoba mi się to, że w vlogach jest to, że przetarł, w vlogach nie ma tego, że wyszedł. A dobra, bo przed... Dobra, żartowałem. No, to żegnamy się w atmosferze skandalu, jak zawsze. Kierowcy nie chce nic mówić, my też nie chcemy nic mówić. Pierdolcie się, nara.